19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to ogólnoświatowa kampania rozgrywająca się co roku przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. W gminie Żarów po raz trzeci już zorganizowano wydarzenia w ramach tej kampanii, a inicjatorem działań był Zespół Szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. Bardzo dziękujemy jako społeczność Zespołu Szkół w Żarowie za przybycie tak naprawdę wszystkich zaproszonych gości, władze powiatu, władze gminy, wszystkie szkoły, Uniwersytet Trzeciego Wieku, OPS. Bardzo dziękujemy policji za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu całej akcji. Podczas finału kampanii w poniedziałek 13 listopada uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorami wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy z Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeszli ulicami naszego miasta, aby podkreślić, że nie ma naszej zgody na przemoc wobec dzieci i młodzieży. Gminę Żarów reprezentowali burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora. Gmina Żarów kolejny raz włączyła się do akcji Stop Przemocy. Nie jest to nasze pierwsze wydarzenie. Angażujemy w to wydarzenie nie tylko urząd, ale wszystkich uczniów z wszystkich szkół z naszej gminy. Bierze też udział Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła i średnie, szkoły podstawowe, przedszkola, więc wszystkie nasze jednostki biorą tym udział, żeby pokazać, że przemoc jest zła. I idziemy przede wszystkim ulicami miasta. Robimy przemarsz przez całe miasto, żeby zamanifestować, że gmina Żarów jest przeciwko przemocy, ale przede wszystkim, żeby pokazać nie tylko nie czyń komuś czegoś niedobrego, ale też reaguj na tą przemoc, którą widzisz. To jest główne przesłanie, czyli nie działaj źle, ale też reaguj na to, jeżeli ktoś działa źle. Dzisiaj uczestniczymy w podsumowaniu kampanii Bez Przemocy. Myślę, że to jest bardzo dobra akcja, którą każdy trochę na swój sposób odczytuje. To, co jest w niej najważniejsze, to, żeby nie pozostawać obojętnym, kiedy widzimy, że coś niedobrego się dzieje. Mamy prawo reagować, reagujmy, zwracajmy innym na to uwagę, bo przemoc to jest zdecydowanie coś, co nie powinno mieć nigdzie miejsca. A że te kampanie są bardzo dobrze, że mamy organizatora, w tym przypadku szkołę średnią, która jak widać pociągnęła wszystkie nasze środowiska, bo wszyscy mówimy stop, tak nie może być. Zwieńczeniem przedsięwzięcia był wspólny taniec Belgijka, aby pokazać młodszym i starszym, że świat jest piękny, gdy nie ma w nim przemocy wobec drugiego człowieka. Iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog.